I oczywiście wiele lat temu, za czasów kiedy no wszyscy jedli smalec, kiedy jedli masło, nic innego nie było, no nie musielibyśmy tego robić, bo to było naturalne, logiczne proste, ale w dzisiejszych czasach jak to mówi profesor Grażyna Cichosz, masło nadaje się do jedzenia, a margaryna nadaje się do, do reklamy. reklamy i sprzedaży. Wobec tego nieprzypadkowe jest to, że niektóre biegi nazywane są od oleju rzepakowego. Przemysł rzepakowy dał sobie takie zadanie, żeby ponownie przekonać ludzi, że produkt toksyczny i prozapalny jest produktem zdrowym, powołując się na jakieś cudowne badania naukowe.